niedzielę, 5 czerwca w Falkowej odbyło się spotkanie kół gospodyń wiejskich z gminy Ciężkowice z okazji Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której zaproszeni goście udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Irenę Połeć, przewodniczącą Gminnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, na scenie zaprezentowały się poszczególne koła gospodyń z terenu gminy. Dzień Matki ostatnio nie był organizowany jako impreza gminna. Wszystkie koła gospodyń organizują u siebie w swoich środowiskach lokalnych. Być może, że po raz piąty ten Dzień Matki, ale nie z kolei w ostatnich latach, tylko co jakiś czas. Ja mówię, że w tej chwili przyczyniło się to do tego, że Urząd Gminy przekazuje 1000 zł na koło i ona wykorzystaje 500 zł, byśmy im dołożyli 500, resztę pomogła Falkowa i członkinie koła i tak żeśmy stworzyli tą imprezę. Ja myślę, że jeżeli będzie dalej Urząd Gminy dysponował takimi funduszami, że będzie mógł przekazywać na koła, to że będzie ta tradycja kontynuowana i co roku taki dzień, gminny Dzień Matki będziemy organizować. Jest to kontynuowanie tradycji. Tego przedtem nie było. Myśmy to wprowadziły i po prostu tak staramy się, żeby zawsze ten Dzień Matki, czy to opłatek był organizowany, żeby te tradycje podtrzymywać. Jak powitać matkę w ten majowy dzień? Ptak przyleciał pod okienko i pozdrawia się piosenką. Szumią brzozy i jabłonie, kłaniają się ptaki. Wiatr owiewa twoje skronie, ja nie umiem tak. Za 30 mamy osób takich z koła, w kole gospodyń, które jak widać myślę, że działają dobrze, bo te co śpiewają czy co, to wszystko i działamy już gdzieś z tym zespołem od 15 lat. Burmistrz gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz podziękował za miłe spotkanie i pogratulował wspaniałej organizacji imprezy. Pozwólcie, że złożę Wam wszystkie panie wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dużo radości i miłości, abyście były obdarzane miłością i abyście również tą miłość przekazywali innym. Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości. Wyrazem niech będzie ten bukiet kwiatów, wręczę pani Irenie, dla was wszystkie panie. No, widzę, że dzisiaj po raz kolejny panie z kół gospodyń wiejskich pokazały swoją klasę, zorganizowały piękną imprezę na okoliczność obchodów Dnia Dziecka, mamy, taty. Atmosfera wspaniała, no i pełne grono ludzi, reprezentacja właściwie wszystkich mam, babć i prababć z całej gminy. Także impreza na skalę gminy w najwyższym wydaniu. Czy uważa pan, że takie wydarzenia scalają lokalną społeczność? No to już jest od kilku lat przy różnych okazjach i widać, że sama atmosfera takich spotkań jest bardzo fajna, jest luźna, ludzie się otwierają, śpiewają. Także myślę, że to jest jeden z elementów integracji